Cztery najczęstsze błędy, które osoby początkujące popełniają praktycznie za każdym razem. Chyba nie było jeszcze takiego spawacza, który na samym początku nie popełnił wszystkich tych błędów, czyli zanieczyszczony materiał, nieodpowiednie natężenie prądu, zbyt wysoka elektroda nad materiałem i spawanie na zanieczyszczonej elektrodzie. Dzisiaj opowiem Ci, w jaki sposób sobie z tym radzić, jak wyglądają spoiny właśnie wykonane w ten sposób, tymi czterema niepoprawnymi sposobami, a w międzyczasie dowiesz się, jak to zrobić właśnie poprawnie. Także zapraszam na film. Pamiętaj o tym, aby dać kciuka w górę, nacisnąć przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, żeby moje filmy jak najczęściej Ci pojawiały się w proponowanych i lecimy z tematem. Partnerem kanału jest firma Sturmer Maszyny, posiadająca w swojej ofercie m.in. urządzenia spawalnicze marki Schweisskraft. Tigmasters.pl. Szkolenia online ze spawania aluminium lub stali. Warsztaty ślusarsko-spawalnicze, na których nauczysz się spawać dokładnie tych konstrukcji, na których Ci zależy. Cztery błędy, które najczęściej popełniamy jako osoby początkujące podczas spawania. Po pierwsze, zanieczyszczony materiał. Nie mam tutaj na myśli zanieczyszczonego, brudnego w takim rozumieniu, że po prostu usmarowany czymś, jakimś olejem, jakimś smarem, błotem, czymś takim, bo to jest raczej oczywiste, że należy umyć taki materiał. Tutaj chodzi o tak zwaną zędrę, którą mamy na powierzchni naszej stali, tak zwanej czarnej, która jest normalnym zjawiskiem, do którego dochodzi podczas produkcji naszej blachy. Tą zędrę należy usunąć. Nie możemy po niej spawać TIG-iem, znaczy możemy, nikt nam tego nie zabroni, ale jest to wysoce niewskazane ze względu na to, że będzie nam mocno pryskało podczas spawania. Ta zędra będzie się topiła, odpryski będą latały na wszystkie strony, niektóre z nich powędrują także do naszej elektrody. Także tutaj pamiętaj, żeby blachę, zwłaszcza te grubsze blachy, gorąco walcowane, oczyścić sobie z tej grubej, takiej trudnej do usunięcia warstwy. Jeśli masz do czynienia z cieńszymi materiałami, na przykład 0,7 mm, one są zimno walcowane, tutaj ten nalot nie jest taki jeszcze może drastyczny, nie jest tak bardzo utrudniający, ale jeśli bym tutaj gdzieś musiał spawać w tym miejscu, to tak, żebym sobie zabielił tą powierzchnię w okolicę spawaną, żeby nie mieć tych problemów. Jeśli spawamy sobie tutaj gdzieś po krawędzi, częstokrotnie są to jakieś elementy zaginane bezpośrednio po laserze, no i tam nie możemy z siłą rzeczy dojść ze szlifierką, żeby wyciszyć te krawędzie. Tam możemy to spawać ze względu na to, że po laserze ta powierzchnia tutaj takiego cieniutkiego materiału jest stosunkowo czysta i tam to spawanie pójdzie nam dosyć ładnie, dosyć precyzyjnie. Ale jeśli to jest możliwe, zawsze wyczyścić swój materiał szlifierką kątową, lamelką, fibrą albo na przykład szlifierką oscylacyjną. Kolejny błąd, częstokrotnie popełniany przez osoby początkujące, jest to nieodpowiednio dobrane natężenie prądu. Najczęściej za małe. Ktoś, kto zaczyna, ma gdzieś taki wewnętrzny strach, instynktowny lęk przed zbyt wysokim natężeniem prądu. Oczywiście zbyt wysokie natężenie prądu także jest niekorzystne podczas spawania. Trzeba znaleźć ten złoty środek, gdzie spoina się układa optymalnie. Jeśli ma zbyt niskie natężenie, to spoina w ogóle nie będzie chciała powstawać. Ten drut będzie się nalewał na powierzchnię materiału. Tam nawet momentami nie będzie w ogóle jeziorka, bo jeśli ty weźmiesz sobie na przykład blachę, powiedzmy czwórkę, piątkę, a będziesz chciał to spawać na 100 amperach, 80, 120 amperach, to to będzie za niskie natężenie. Tamto jeziorko momentami się będzie pojawiało, jak troszeczkę zwolnisz, ale drut w momencie podawania nie będzie chciał napłynąć do tego wątłego jeziorka. Jeziorko się będzie całkiem kurczyło, bo w ogóle zanikało. Będą się tworzyły takie kulki, drut się będzie upalał, spoina będzie bardzo wysoka. Także tutaj, jeśli coś takiego Ci występuje, to zwiększ sobie natężenie prądu. A jeśli pomimo najszczerszych chęci i wielu prób spawanie nadal Ci nie wychodzi, to zapraszam Cię tutaj do mnie na warsztat na halę. Zarezerwuj termin na stronie tigmasters.pl. Indywidualnie ustalimy program szkolenia, program warsztatów, tak żeby był on dostosowany dokładnie pod Twoje potrzeby, pod takie spoiny, jakich Ty byś się chciał nauczyć. Jeśli jesteś osobą początkującą, to także nie ma najmniejszego problemu. Mamy do dyspozycji profesjonalne spawarki, profesjonalne stoły spawalnicze. Dostajesz rękawice, a także wyżywienie. Jeśli jesteś osobą, która już ma konkretnie sprecyzowane to, czego chciałaby się nauczyć, to najlepiej, żebyś przyjechał ze swoim właśnie tym wybranym projektem, albo jakąś usługą, albo jakimiś konkretnymi konstrukcjami, które chciałbyś zaoferować swoim klientom. Wtedy dokładnie na tej konstrukcji wybranej pokażę Ci, jak ją poprawnie i estetycznie pospawać. Wejdź na stronę tigmasters.pl, zarezerwuj termin i przyjedź tutaj do nas na warsztaty. Następny problem, który jest pośrednio połączony także z natężeniem prądu. Jeśli Ty masz dobre natężenie prądu, na przykład powiedzmy na tą piątkę blachę 140, 150 amperów, 160 w tych okolicach,
ale za wysoko podniesiesz elektrodę, to tracisz energię. Tracisz energię wytwarzaną przez naszą spawarkę na to, żeby łuk się zbyt mocno rozszerzał. Łuk się rozszerza. Im wyżej elektroda ma od materiału, ten łuk robi się coraz szerszy, coraz bardziej grzeje jak suszarka, jak palnik na propan-butan czy tam acetylenowo-tlenowy. To zaczyna właśnie funkcjonować jak palnik, a nie jak spawarka. I w tym momencie drut także nie chce się podawać, a to ze względu na to, że ten łuk jest tak szeroki, że zanim dojdziemy naszym spoiwem do jeziorka spawalniczego, to musimy przejść właśnie przez tą strefę łuku, tego pióropusza ogromnego i w tym momencie drut się będzie nadpalał, nadtapiał i kapał nam po prostu jak kropelka wody z końcówki drutu do naszego jeziorka spawalniczego. Tego także unikaj. Tutaj będzie odwrotna sytuacja niż przy zbyt niskim natężeniu. Spoina będzie szeroko rozlana, materiał mocno przegrzany. Strefa przegrzana będzie o wiele większa niż na tym samym natężeniu, ale z o wiele niżej osadzoną elektrodą nad materiałem. Jeśli będzie miał 4 mm, 5 mm, to właśnie będziesz mocno przegrzewał materiał. Kolejny błąd, zanieczyszczona elektroda. Jeśli twoja elektroda jest w jakikolwiek sposób dostała kontaktu, czy to z materiałem, czy to z drutem spawalniczym, to bezwzględnie powinieneś ją za każdym razem wyszlifować, nadać jej odpowiedni kształt, kształt takiego ołówka, można powiedzieć, czyściutkiego i dopiero wtedy możesz zaczynać spawanie. Pamiętaj, żeby elektrody nie łamać sobie na krawędzi stołu, bo z tym także się czasami spotykam, że łamiemy elektrodę na krawędzi stołu, ostrzymy ją i potem sobie spawamy. Obetnij ją szlifierką kątową, delikatnie, w swoim tempie niech się obetnie, następnie lamelką albo szlifierką do elektrod, zaostrzyć na kamieniu szlifierskim, zaostrzyć ją i dopiero wtedy spawać. Tutaj nawet jeśli nie masz doświadczenia, a spawasz na takiej elektrodzie, podejrzewam, że masz świadomość tego, że robisz to niepoprawnie. To znowu wynika z charakteru, z braku chęci, z lenistwa. Nie dopuszczamy czegoś takiego. Elektrodę zawsze sobie ostrzymy, żeby spawanie przebiegało poprawnie, a nie żeby elektroda była napuchnięta na samym czubeczku, bo to nic innego nie wygląda jak napuchnięty palec, który ubijemy sobie młotkiem. Ona wtedy znowuż mocno rozpyla łuk, zaczyna gdzieś tam pryskać, spawanie przestaje być przyjemne. Tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na Instagramie, podeślijcie jakieś zdjęcia, jak to Wam wychodzi.